Polska Policja dysponuje 4 Black Hawkami, które wszystkie stacjonują w centralnej bazie, czyli na warszawskim Bemowie. Do końca przyszłego roku będzie posiadała na stanie ewidencyjnym i będzie mogła eksploatować 5 śmigłowców tego typu. Podczas realizacji zadań gaśniczych przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną, oprócz typowego gaszenia pożarów na terenie naszego kraju, realizowaliśmy zadania w Turcji oraz w Republice Czeskiej. W ciągu ostatnich 4 lat, czyli od 2018 roku, policyjne załogi, realizując zadania policyjne i nie tylko, spędziły w powietrzu ponad 2200 godzin. Podczas realizacji wspólnych zadań z podmiotami zewnętrznymi, patrz na przykład z Państwową Strażą Pożarną, konieczny jest system, który umożliwi nam wspólne ćwiczenie, czyli zgranie się przed realną akcją. Mamy pewną formę współpracy, porozumienie podpisane z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie którego realizujemy wspólne szkolenia i dzięki tym doświadczeniom zgrywamy załogi i później nie ma żadnego problemu podczas realizacji prawdziwych działań ratowniczych bądź też gaśniczych.